Mamy napięcie na dachu, i teraz przejdziemy do jednego bardzo ważnego tematu związanego z tak zwanymi optymalizatorami, które dla jednych będą redukowały cień w obrębie instalacji fotowolta, odcinały moduły, które są powiedzmy przez jakiś czas zacienione. Ale jedną z funkcjonalności tychże optymalizatorów jest obniżanie napięcia do w cudzysłowie napięcia hmm, bezpiecznego do 1V i tak dalej. Mirku, jedno pytanie, czy Wy jak jedziecie, bo ogólnie już powiem o co chodzi, Fronius yy, nie poszedł w tą technologię, my uznajemy optymalizatory, jeżeli patrzymy tutaj w kontekście właśnie bezpiecznego napięcia za tak naprawdę zło, że robimy troszeczkę błędne koło, ponieważ instalacja fotowoltaiczna, czy właśnie macierz modułu fotowoltaiczny na dachu wyposażony w optymalizatory mocy potraja nam liczbę wtyczek, które są zainstalowane na dachu, a te, jak już wspomnieliśmy, wiemy ze statystyk pożarowych, choć są to promile, ale one są najczęstszą przyczyną powstawania w ogóle pożarów elektrycznych, więc z jednej strony się zabezpieczamy, z drugiej zwielokrotniamy liczbę niebezpiecznych połączeń. Ale właśnie, Mirku, Was chyba nie interesuje to, czy klient ma falownik tego producenta, tamtego producenta, czy pod modułami. Są jakieś optymalizatory, bo i tak ich nie widać? Czy ich tam nie ma? Yy, my jako straż yy, musimy założyć, że. Y, musimy się spotkać jakby z największym możliwym zagrożeniem. ograniczymy zaufanie. Tak, o, takie właśnie ograniczone zaufanie, tak jak na drodze y, musimy podejść nawet y, będąc na miejscu, rozmawiając z właścicielem, który poda nam wszystkie informacje. Ja nie mogę założyć, że nie wiem szczelam, że on wyłączył prąd. Ja nie mogę mu wierzyć na słowo. Muszę iść sam i, z, i sprawdzić, czy to. A tak zadziała zadziałał Dokładnie, czy, czy tak zostało mamy tam? zrobione. I tak jak mówisz. Y, optymalizator niby to napięcie obniża, ale ja nie mogę założyć, że on to napięcie obniżył, więc zawsze podchodzę do całej instalacji jako do zagrożenia, które jest, powoduje cała instalacja i właśnie tak jak mówisz, obojętnie jakiego producenta, co tam się znajduje, no i tak właśnie, tak jak mówisz, też ta ilość tych wtyczek może rzeczywiście mieć znaczenie, ale to już mówimy już o samych przyczynach pożaru, a nie o tym jak i kiedy my to gasimy. Po prostu, będziemy gasić, będziemy Musimy ograniczać y, straty, jak przy każdej instalacji, obojętnie czy posiada ona wyłącznik przeciwpożarowy. Tak samo jest z y, tymi optymalizatorami. Ktoś może sobie je zainstalować, ktoś nie. My musimy niestety, niestety stety uogólnić i założyć, że y, może się y, wydarzyć tak naprawdę najgorsze. Mirku, ja zacytuję jednego pana z, ze szkolenia, które kiedyś prowadziliśmy stacjonarnie. To było szkolenie przeznaczone głównie dla strażaków, tak naprawdę. Pan, który właśnie odezwał się, przekazał nam pewną informację dotyczącą właśnie optymalizatorów, że owszem, obniżają napięcie, ale po pierwsze, łańcuch modułów jest długi i pomimo, że na jednym module może być napięcie znikomo niskie, to jednak razy ilość daje już, może wykroczyć poza napięcie bezpieczne. Ale druga rzecz, że te optymalizatory też nie muszą koniecznie wyłączyć. I zbić tego napięcia momentalnie. Jeżeli wy przyjedziecie szybko, bo macie pożar, nie wiem, dwa domki dalej od waszej remizy, no to w tym momencie, zanim ten optymalizator to napięcie skutecznie obniży, ona jeszcze może pozostać niebezpieczna. No i dokładnie tak. I moja odpowiedź była taka sama jak przed chwilą, że e, obojętnie czy te optymalizatory są, czy ich nie ma, to może dać tylko spokój osobie, która takie optymalizatory gdzieś tam e, instaluje. Więc e, znowu powtórzę się, ale podejdziemy do tej kwestii tak samo. Pod, y, jeśli chodzi o to optymalizatory lub ich brak i będziemy y, swoje działania kontynuować.